Moduł administracja obejmuje głównie funkcje związane z konfiguracją systemu. Administracja w SAP Business One nie wymaga pełnoetatowego administratora systemu, ale warto wiedzieć, jakie funkcje zarządzania systemem są możliwe w tym module, by w razie potrzeby móc ich użyć. Wróćmy okiem na kilka najważniejszych ustawień. Po kliknięciu Wybierz firmę wyświetla się okno logowania, w którym możesz przelogować się do innej bazy, jeśli w systemie obsługujesz kilka firm. Wystarczy wybrać firmę, wpisać użytkownika i hasło i przelogować się do innej bazy. Klient www. Klikając w tą opcję, przejdziesz do wersji przeglądarkowej systemu. Więcej o tym, jak korzystać z wersji przeglądarkowej SAP Business One, znajdziesz w linku znajdującym się w opisie tego filmu. Wersję przeglądarkową możesz też uruchomić, klikając w ikonę znajdującą się na górnym pasku. Kursy walutowe i indeksy to okno służy do ręcznego lub automatycznego uzupełniania kursów walut. Inicjalizacja systemu obejmuje niektóre z podstawowych ustawień początkowych, które definiowane są dla każdej firmy i dotyczą m.in. sposobu przetwarzania transakcji, różnych ustawień domyślnych, ustawień dokumentów, numeracji i wydruków. Większość tych ustawień jest wprowadzana na etapie kreowania bazy dla nowej firmy. Niektórych z ustawień po ich wprowadzeniu nie można zmieniać, należy więc wprowadzać je z rozwagą. W jaki sposób kreować bazę omówię w osobnym filmie. Definicje to spora część modułu administracja, służąca do definiowania ustawień i wartości domyślnych pól używanych w SAP Business One. Większość z tych definicji ustala się w trakcie inicjalizacji systemu, ale niektóre można później zmodyfikować. W definicjach ogólnych znajdują się na przykład ustawienia użytkowników i grup. W pierwszej kolejności należy dodać użytkownika, aby móc wprowadzić dla niego ustawienia takie jak dane kontaktowe, przynależność do oddziału, działu czy grupy, hasło, ustawienia wyświetlania niektórych funkcji, np. alarmów i wiadomości oraz ustawienia interfejsu. Użytkownik, jeśli ma uprawnienia, może te ustawienia zmodyfikować w ustawieniach osobistych. Pracownicy w firmie mogą być pogrupowani zgodnie z pełnionymi przez nich rolami, np. jako sprzedawcy, księgowi czy kierownicy. Zwykle każda z ról wymaga różnych ustawień dla funkcji i danych w aplikacji SAP Business One. Użytkowników można przypisać do różnych grup i korzystać z ustawień dla grupy. Ustawienia sprzedawców, nabywców, terytoria, regiony to ustawienia wykorzystywane do generowania analiz sprzedaży i zakupów lub sprawdzania wolumenu sprzedaży i zakupów w podziale na handlowców czy zakupowców. Dodatkowo do sprzedawców można przypisać stawki prowizyjne. Za każdym razem, gdy tworzony jest dokument sprzedaży z powiązaną grupą prowizji, do każdego jest przypisany sprzedawca i obliczane są odpowiednie kwoty prowizji. To przykładowe ustawienia w definicjach. Jednak nie będziemy omawiać wszystkich, ponieważ większość z nich ustawiana jest na początku, przy uruchamianiu nowej bazy. Funkcje importu i eksportu danych wykorzystywane są również na etapie uruchamiania systemu, kiedy często jest konieczne przeniesienie danych z zewnętrznego systemu. Dane muszą być przygotowane w odpowiedniej strukturze w pliku Excel. Funkcja eksportu służy do eksportu danych, operacji czy dokumentów z SAP Business One. Możliwy jest eksport niemal wszystkich obiektów i danych, w tym wyników raportów, bezpośrednio do aplikacji Excel lub Word. Programy serwisowe służą do wykonywania zamknięcia na koniec okresu i na koniec roku,
a także do bieżącej obsługi systemu. W systemie SAP Business One można skonfigurować procedury zatwierdzania dla różnych dokumentów, w różnych warunkach i dla różnych typów pracowników. Zarządzanie każdym z procesów zatwierdzania odbywa się za pośrednictwem szablonu zatwierdzania z wymiarami takimi jak osoba inicjująca proces, dokumenty podlegające zatwierdzeniu, etapy czy warunki specjalne. W sekcji licencje można zarządzać dostępnymi licencjami, przydzielaniem ich do użytkowników, czy też uzyskać i aktywować klucz licencyjny. Usługi integracji czy rozwiązania typu add-on są najczęściej realizowane na etapie uruchamiania rozwiązania. Workflow to proces biznesowy składający się z serii połączonych ze sobą i występujących w określonej kolejności zadań lub zdarzeń. W tej sekcji można użyć funkcji Workflow w celu przyznania użytkownikom uprawnień, aktywacji szablonów workflow, przetwarzania zadań i przekazywania ich użytkownikom. Funkcja alarmów służy do automatycznego zawiadamiania wybranych użytkowników systemu o wystąpieniu określonego zdarzenia systemowego. Ustawienia alertu można dostosować dla każdego użytkownika. Funkcja ta jest opcjonalna. To krótkie omówienie modułu administracja z pokazaniem, jakie ustawienia są dostępne. Natomiast większość z nich, tak jak wspomniałam wcześniej, wykorzystywana jest na etapie uruchamiania systemu.